lustro dla osób zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszyscy kochani Państwo. Zaczynamy wróżbę z kart Tarota i Lenormanda na tematy miłosne. Lustro to rozkład, który lubicie, który pokazuje Was jako osobę pytającą i Waszego partnera lub partnerkę jako osobę ukochaną. Czyli to odbicie lustrzane pokazuje Was, Wasze myśli, Wasze uczucia, Wasze zamiary. Przyglądnijmy się dzisiaj tej historii, którą pokażą karty, a Wy napiszcie mi oczywiście w komentarzach, czy z Wami ten rozkład dzisiejszy rezonuje. Przypominam, że jest to wróżba kolektywna. Kochani, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. Jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, to szybciutko to zróbcie i zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry. Wtedy dostaniecie od YouTube'a wszystkie powiadomienia o moich codziennych filmikach z wróżbami kolektywnymi dla Was. Jeśli chcecie wróżbę indywidualną, napiszcie mi e-maila. Ja powróżę Wam specjalnie z kart Tarota Lenormanda, z kart cygańskich na Wasze konkretne problemy. Wtedy sugeruję się oczywiście Waszymi datami urodzenia, patrzę na Wasze zdjęcia i wgłębiam się w Waszą problematykę, w Wasz temat. Zapraszam Was serdecznie na wróżby indywidualne. Proszę Was, bądźcie aktywni na moim kanale. Piszcie mi komentarze. Dajcie mi lajka, jeśli lubicie ten kanał, jeśli lubicie wróżby, jeśli lubicie karty, jeśli lubicie tą tematykę. Dajcie mi lajka z kciuszkiem w górę. To ważne dla rozwoju mojego kanału. Kochani, zaczynamy. Po stronie lewej jest Wasza osoba ukochana. Nieważne jaka płeć, czy to kobieta, czy mężczyzna, nieważne. Osoba Wam ukochana. Osoba Wasza. Po stronie prawej to Wy. Wy, którzy tutaj czekacie na tę wróżbę. Czyli Wy, osoba pytająca. Dobrze. Zaczynamy od Waszych myśli. Myśli Twojej osoby ukochanej. Ojej, kochani. Ta osoba odeszła od Was, odeszła od uczuć. Mamy 10 mieczy i mamy 8 kielichów. Słuchajcie, 10 mieczy to oczywiście wiele blokad. Odcinanie wszystkich spraw, które Wam nie służą. 10 mieczy, kochani, to bardzo ostra między Wami napięta atmosfera. 10 mieczy to depresja, która Was przygniata. Coś, jeśli chodzi o tę relację, coś przygniotło Waszą osobę ukochaną. Coś ją naprawdę obciążyło, obarczyło. Wręcz nie może się ta osoba Wasza ukochana podnieść. Ale ta faza będzie trwała krótko i już patrzy się ta osoba ukochana w nowy horyzont, szuka nowych pomysłów, nowych inspiracji. Natomiast jest tutaj depresja, smutek. Natomiast 8 kielichów to odejście, zostawienie uczuć i emocji, które nie służą już tej osobie ukochanej. Rozstanie i jakaś tajemnica. Kochani, te dwie karty, można powiedzieć, są smutnymi kartami ze względu na tą smutną, depresyjną atmosferę i rozstanie, odejście. Także myślę, że jest jakiś duży kryzys między Wami i jakiś smutek, problemy, rozstanie, brak kontaktu, Wasze myśli. 9 buław i papież.
Więc 9 buław, kochani. Zaraz może ja położę tak tutaj te. 9 buław, kochani. W waszych myślach to obwarowanie się, jakby tutaj widzicie tymi buławami, by nikt was nie zranił. Ale 9 buław to również rezygnacja, zmęczenie, że coś dobiegło końca. To widzicie stanie tutaj jakby na straży, by nikt nie podszedł, by wróg nie podszedł i was nie zaatakował. Czuwanie, by się wam już nic nie stało. Ale również smutek, przygnębienie. Natomiast papież to nadzieja, czyli w waszych myślach osoba pytająca jest nadzieja, by pokonać te wszystkie problemy, kryzys, smutek, rozczarowanie, które teraz między wami są. Liczycie jeszcze na jakąś szansę, na światło w tunelu, w tej smutnej sytuacji. Teraz schodzimy, kochani, do waszego serca. Uczucia waszej osoby ukochanej. 7 buław i 7 pentakli. Czyli widzicie tutaj sami, że liczba 7, jeśli chodzi o waszą osobę ukochaną, ma tutaj bardzo ważne znaczenie. 7, karta magiczna. Tutaj może wasza osoba ukochana prosi wszechświat o pomoc, afirmuje, być może medytuje, afirmuje, wizualizuje, prosi o wsparcie i pomoc. 7 buław to wyznaczanie granic, czekanie w dobrej pozycji, brak walki, pasywność. Ta osoba nie walczy, tylko czeka. Czeka, 7 pentakli, na rezultaty, na plony tego, czego zasiała. Czyli tutaj jest karta oczekiwania, cierpliwości, że wszystko może się jeszcze naprawi. Ale jest ta osoba wasza ukochana pasywna. Zobaczmy teraz wasze karty. As pentakli i as buław. 2 asy z wielkich arkan, kochani. Czyli mamy tutaj as pentakli. Myślicie, że przyjdzie jeszcze następna szansa na stabilność tej relacji. Na coś nowego, co ułoży się lepiej. A z buław chcecie walczyć o tą relację. Widzicie tu jeszcze szansę i chcecie energicznie walczyć, by się jeszcze wam udało. Właściwie chcecie ukierunkować swoje działania, by dać jeszcze szansę tej relacji. Schodzimy teraz do waszych zamiarów. Zamiary waszej osoby ukochanej, wow, kochani, aż mi ciarki przeszły, to 10 kielichów i karta cesarza. 10 kielichów w zamiarach to oczywiście szczęście, miłość, spełniony związek, dzieci, małżeństwo, związek pełen miłości, szczęście, apogeum szczęścia. I tutaj jeszcze w przełożeniu mamy asa mieczy, czyli ta osoba będzie jeszcze walczyć o tą relację. As mieczy, ta osoba widzi jeszcze szansę dla tej relacji. Chce zostawić, odciąć wszystkie te niesnaski z przeszłości i chce walczyć tutaj swoją siłą intelektu, rozmową, nowymi pomysłami o tą relację. Chce walczyć, ponieważ widzi tutaj szansę na piękny związek, miłość, romantyczność, na szczęście. No i cesarz, czyli tutaj osobowość bardzo silna, władcza, która będzie tutaj konsekwentnie walczyć jako dobry mąż, dobry partner, dobry ojciec o tą relację i wie, czego chce.
Teraz zamiary wasze, osoba pytająca. Zamiary wasze to 6 mieczy i rydwan. 6 mieczy, kochani moi słuchacze, to odejście intelektualne, mentalne, gdzie zostawiacie wszystkie sprawy, które was obarczają, wam nie służą, za sobą. Zostawiacie wszystko to, co stare. I wyruszacie w poszukiwaniu nowej wiedzy i nowych pomysłów. Wyszukujecie być może nowych strategii, jak tutaj uratować ten związek, jak zmienić ten związek. I zostawiacie za sobą wszystko to, co się nie udało, co było problematyczne, co było trudne, co was obarcza. Tutaj ta karta rydwanu mówi o szybkiej akcji, szybkiej zmianie. Być może nagle tutaj dojdzie do waszego kontaktu, nagle będziecie chcieli wyruszyć w drogę, tutaj jest też podróż autem lub oczywiście innym środkiem transportu, ale jakaś podróż, by być może ratować tutaj tą relację, ponieważ jesteście nieszczęśliwe, czujecie deficyt, czujecie stratę, smutek i nie widzicie tutaj tej szansy, że można tym kluczem otworzyć te drzwi i jeszcze raz spróbować. Macie deficyt, potrzebujecie tutaj nowych pomysłów i wtedy wejdziecie w akcję i będziecie być może dążyć do pojednania i do jakichś kompromisów lub do nowej szansy. Kochani, widzę, że jest tutaj naprawdę relacja w stanie kryzysu, w stanie rozłąki, w stanie braku kontaktu i spotkań. Niemniej jednak, pomimo smutku, rozpaczy, depresji, pomimo nieprzespanych nocy, jest tutaj chęć następnej szansy i walki o tą relację. Jest tutaj chęć na szczęśliwy związek, na zbudowanie jeszcze raz, spróbowanie na nową próbę lepszego, pięknego, romantycznego związku. Żadne karty nie powtarzają się w waszym lustrze, w waszym odbiciu lustrzanym. Zobaczmy, co mówi Lenormand. Lenormand mówi, że łączą was uczucia i emocje. Dużo emocji, być może też żalu, smutku, ale dużo emocji, które płyną w tej wewte, dużo jeszcze być może emocjonalności i dużo jeszcze blokad lub długa, mozolna droga, ciężka praca, by udało się wam jeszcze raz tutaj odzyskać ten związek i być razem szczęśliwym. Na razie blokady, to co was łączy, to emocje, ale również blokady. To piękne plany, być może na następną szansę, ale również obciążenia, balasty. Również ciężka praca nad tym związkiem. I długa droga, by być może coś naprawić. Takie lustro. Jeszcze zobaczmy sobie, kochani, może orakel miłosny. Proszę o radę i wskazówkę. Proszę o radę i wskazówkę dla tej relacji. Proszę o radę i wskazówkę dla tej relacji. Proszę o radę i wskazówkę dla tej relacji. Mhm.
Tutaj ta karta mówi o powrocie kogoś z przeszłości. Czyli moim zdaniem ktoś, kto tutaj odszedł, zobaczcie, ktoś, kto tutaj odszedł, powróci. Być może jakiś ex-partner, jakaś wasza miłość. Ktoś z przeszłości powróci. Ponieważ tutaj mamy past life relationship, czyli ktoś właśnie z przeszłości wraca i chce z wami znowu relacji. Widzicie miłości, romantyczności, spotkań. Więc naszykujcie się tutaj na powrót kogoś. I na następną szansę, ale powolny rozwój widzę tej relacji, by się Wam znowu udało, by tutaj naprawić coś, co zostało zerwane, tak? Niech się dzieje. Życzę Wam, by te wszystkie blokady i problemy przeszły. Niech się dzieje. Zapraszam na mój kanał, piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.